prezentacja 1050 lat chrześcijaństwa w Polsce w liczbach, w statystykach, wspólne wydawnictwo Głównego Urzędu Statystycznego, GUS-u i Instytutu Statystyki Kościoła Katolickiego. To, co ta książka prezentuje, bez wątpienia jest wielką szansą na to, żeby jakby podjąć pewną taką intelektualną podróż i zobaczyć pewne dziedzictwo, które jest pisane w te 1050 lat, biorąc pod uwagę bardzo różnorodne dziedziny. Od chrztu Polski proces budowy kultury narodowej był nierozerwalnie złączony z dziedzictwem chrześcijańskim, zwłaszcza zachodnim, i to wpłynęło w sposób zasadniczy na kształtowanie tradycji i tożsamości Polaków. Dziś, według najnowszych badań Narodowego Spisu Powszechnego z 2011 roku, 88% ludności to katolicy, a jedynie 0,5 promila mieszkańców naszego kraju deklaruje wyznanie pozachrześcijańskie. Bez Wojciecha, bez Gniezna, bez metropolii Gnieźnie nie dałby takich rezultatów. Można sobie sądzić różnie, przecież prawdopodobnie Gniezno by stało się sufraganią metropolii w Magdeburgu. Polska weszłaby w skład do cesarstwa rzymskiego, tak jak Czechy pobratyńskie, które w tym cesarstwie były przez docelutkie wieki. Chrześcijaństwo inspirowało powstanie szpitali, bractw charytatywnych, różnego rodzaju domów opieki, ochronek, przytułków, hospicjów. Pierwsze szkoły powstawały przy katedrach biskupich, potem przy klasztorach, potem przy parafiach, potem zakony zaczynają rozwijać bardzo intensywnie działalność edukacyjną. Kilkanaście miesięcy temu, kiedy staraliśmy się wyobrazić sobie, jak ta publikacja ma wyglądać, wiedzieliśmy, że ona musi być pod wieloma względami szczególna. Chcieliśmy, żeby ona była możliwie jak najbardziej przystępna, żeby trafiła nie tylko do ekspertów od historii Kościoła czy historii Polski, tylko żeby była możliwie przystępna dla jak najszerszego grona czytelników i osób młodszych i osób starszych. Mamy nadzieję, że w ten sposób wnosimy swój wkład w umacnianie tożsamości narodowej i kształtowanie wiedzy społeczeństwa o nim samym, wiedzy opartej na źródłach i faktach. Publikacja będzie dostępna również na stronie internetowej. Każdy, kto będzie miał jakąś otwartość i chęć zapoznania się, to naprawdę znajdzie dla siebie coś bardzo ciekawego, bo tam są rzeczy, tak jak słyszeliśmy, związane ewidentnie ze statystykami, związane z socjologią, związane z życiem duchowym, związane z architekturą, z pewnymi sprawami, które dotyczą właśnie spraw publicznych, żeby nie powiedzieć wręcz politycznych, oświatowych, charytatywnych, naprawdę wiele ciekawych informacji. To, co było najpiękniejsze, to takie w najlepszym tego słowa znaczeniu pospolite ruszenie ludzi dobrej woli, że oprócz współpracy instytucjonalnej między Głównym Urzędem Statystycznym a Instytutem Statystyki Kościoła Katolickiego mieliśmy zjawisko takiego bardzo głębokiego, szczerego, chętnego, często samoistnego włączenia się różnych osób dobrej woli w przygotowanie tej publikacji.